Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem mam takie lokalne dla mnie tutaj piwo. Firebrick Brewery Bladen on Tyne Giuseppe. Jest to Helles Lager, bezglutenowe, 4,3% alkoholu. Tu mamy jakieś popiersie. Pewnie to jest ten Giuseppe. Nie doczytałem niestety o nim. Na puszce tylko pisze, że jest to lekkie nuty owocowe i czyste, słodowe wykończenie. Piękny Helles. I Giuseppe jest oczywiście klasyfikowany jako gluten free, bezglutenowy. No i wygląda jak lager. Jasne, słomkowe piwo, klarowne, piana, średnia, ale dosyć ładna. Tu już zdążyło niestety opaść po zdjęciach, ale wyglądało w porządku. Aromat jest taki słodowy troszkę, troszkę cytrusowy. No ale żeby się tu dopatrzeć gdzieś tych nut owocowych, to tak ciężko. Może gdzieś tam z tyłu jakiś rzeczywiście, ale to może tylko jest, że tak powiem, podświadome szukanie czegoś, czego no, ciężko znaleźć może. Dobra, przejdźmy do smaku. Nasze zdrowie. Fajne ciało, słodowe. Jest taka nuta, która jest pomiędzy taką pszeniczną ziarnistością a podpiwkiem, może takim napojami na bazie brzeczki, coś w tym stylu. Takie słodowe napoje. Ona nie jest jakaś bardzo, bardzo silna, ale jest i łatwo ją znaleźć. Troszkę to też przechodzi taką nutkę lekko metaliczną. Cytrusowości nie ma dużo, ale jest drobinkę. Szczególnie cytrynowe jakieś nutki tutaj na samym końcu. Goryczka rozwija się wolno. Potrzeba kilka łyków, żeby ją poczuć. Nie jest duża, jest raczej taka ziołowa. No ale jest. I to się liczy. Dosyć przyjemne piwo. Dodatkowym takim akcentem dla mnie ciekawym jest to, że to piwo dostałem od syna. Pierwszy raz mógł sobie kupować piwo, bo już ma 18 lat. No i co? Kupił mi rzeczywiście kraftowe piwo z lokalnego browaru. To jest tylko parę mil od domu. Także nie jest tak źle. Dobry lager. Dobry lager. Jak dla mnie, no to właśnie ta nutka taka pszenicznej ziarnistości tutaj troszkę zawodzi. Mogłoby być to bardziej klarowne, bardziej takie przejrzyste. Ale nie jest źle. I mogłoby być rzeczywiście bardziej cytrusowo. Te owocowe nutki wcale nie są potrzebne w lagerze, także cytrusowo się by podnieśli i już by było bardzo dużo. Także, jeżeli ktoś nie próbował piwa z tego browaru, to one są dosyć ciekawe. One są dosyć ciekawe, warto spróbować. Lokalny browar, także czemu nie? Mnie się podoba i mam nadzieję, że Wam się ta recenzja podobała. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, żeby Wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będziecie na bieżąco. No i przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.